Wielu ludziom takie mieszkalnictwo nie kojarzy się z ekologią, ale to jest najbardziej ekologiczny sposób mieszkania. Gęsta zabudowa, ludzie mieszkający w małej przestrzeni, z publicznym transportem, z ogrzewaniem miejskim. To jest o wiele bardziej przyjazne dla środowiska niż 10 tysięcy domków pod lasem. Wielu ludzi uważało, że jestem lobbystą, że jestem przekupiony, że jestem nieuczciwy. Ale matematyka broni się sama, fizyka broni się sama. Jako inżynier, kiedy myślę o ochronie przyrody i energii, to zwracam uwagę na jeden bardzo ważny parametr, gęstość energetyczną, czyli to, ile energii jesteśmy w stanie uzyskać z danego obszaru. W Europie 25% naszej energii to jest energia z atomu. Jest to energia prawie zeroemisyjna. I niestety przez działalność wielu szkodliwych organizacji antyatomowych, ale też polityków antyatomowych, wiele reaktorów będzie zamykane. Z punktu widzenia klimatu to jest absolutna katastrofa. Kiedy urodziły się moje dzieci, zmiany klimatu stały się dla mnie bardzo, bardzo ważnym problemem i wziąłem kartkę, i zacząłem na tej kartce liczyć. Przeliczyłem, że jeżeli udałoby mi się uratować jedną większą elektrownię jądrową i przedłużyć jej pracę o 15 minut, uchronić przed zamknięciem, to jestem w stanie zbilansować wszystkie emisje CO2 z całego mojego życia. Ja nigdy nie pracowałem w branży atomowej, nigdy nie realizowałem żadnych projektów z atomem, nie mam żadnego doświadczenia zawodowego w tej branży, ale znam technologię, znam energetykę na tyle, że widzę, że po prostu nasze wyzwanie będzie o wiele, wiele, wiele prostsze, jeżeli ten atom tam będzie. Wszystkie nasze zdobycze z XX wieku są związane z naszym rozwojem jako cywilizacji i są oparte o dostęp do energii. Kiedyś śmiertelność niemowląt wynosiła 20-30%. Dzisiaj to są promile. Dlaczego? Dlatego, że mamy energię i ludzie z tego nie zrezygnują. Jeżeli stracimy energię elektryczną, jeżeli nie będziemy mieli stabilnych dostaw energii, to stracimy tak naprawdę wszystko to, co zdobyliśmy. Prawa kobiet, prawa mniejszości, umowy, kontrakty. Wszystko to, na czym zbudowana jest nasza cywilizacja Zachodu, wrócimy do tego, jak było wcześniej, czyli do takiego systemu, w którym liczy się status. I my bez energii spadniemy właśnie w tą otchłań. Popatrz na to i powiedz mi, że odchodzimy od paliw kopalnych. To jest dosyć oczywiste, że potrzebujemy zamienników dla brudnej energii, ale nie ma takiej opcji, że będziemy z tego rezygnować. Potrzebujemy syntetycznych paliw, potrzebujemy czystego transportu, ale to nie jest tak, że my wrócimy do natury i przestaniemy używać samochodów. Przyroda najlepiej sobie radzi tam, gdzie ludzi nie ma, a z drugiej strony ludzie są odpowiedzialni za nią i powinni ją chronić, bo jeżeli tego nie będą robić, to ona zniknie. Wiele osób ma taką nadzieję, że mogą wyprowadzić się do domku pod lasem i mogą mieć swoje własne panele i swoją baterię i swoje własne zasilanie i mogą się całkowicie odciąć od cywilizacji i mogą być całkowicie samowystarczalni. To w dużej mierze jest sen i jest to jakieś marzenie, jest to jakaś fantazja. Ona nie jest w żaden sposób skalowalna na miliony mieszkańców w Polsce. Gdyby Polacy w milionach wyprowadzili się mieszkać pod lasem, to już nie byłoby lasów. Wielu ludziom takie mieszkalnictwo nie kojarzy się z ekologią, ale to jest najbardziej ekologiczny sposób mieszkania. Problem polega na tym, że na typowego mieszkańca przypada 2 metry kwadratowe dachu. I tutaj panele fotowoltaiczne mogą pomóc, ale nie załatwią wszystkich potrzeb energetycznych takiego budynku. No i w jaki sposób mamy to ogrzać w zimie? W jaki sposób możemy dostarczyć, zaspokoić potrzeby ludzi, którzy tu mieszkają, tylko i wyłącznie odnawialnymi źródłami energii? To jest dosyć problematyczne. Reaktor
zajmuje bardzo mało przestrzeni, zajmuje bardzo mało obszaru i produkuje ogromne ilości energii. My będziemy w przyszłości, kolejne dekady w Polsce, w Europie, to będą dekady konfliktów, wojen, lokalnych społeczności z energetyką. To nie tylko nad Bałtykiem ludzie protestują przeciwko atomowi. Protestują ludzie przeciwko farmom fotowoltaicznym, protestują przeciwko wiatrakom. I teraz, jeżeli my wybierzemy taką ścieżkę, która jest bez atomu, to tych konfliktów będzie dużo, dużo więcej. To będą konflikty przede wszystkim z lokalnymi społecznościami, które nie chcą mieć elektrowni za oknem. I niestety prawda jest taka, że tam, gdzie ludzie protestują, tam się nic nie buduje, a wtedy buduje się tam, gdzie ludzi nie ma. A ludzi nie ma tam, gdzie jest przyroda. I przyroda zapłaci ogromną cenę za tą transformację, jeżeli nie będziemy budowali atomu, dlatego że będziemy musieli budować dużo, dużo więcej różnych instalacji w cennych przyrodniczo terenach. My to już dzisiaj obserwujemy w Niemczech. Tam będzie deregulacja prawa ochrony przyrody i taka jest cena za rezygnację z atomu. Muszą to zrobić. I gdyby uruchomili te zamknięte 3 elektrownie i zostawili te, które 3, które teraz pracują, to jest naprawdę kilka miliardów metrów sześciennych gazu, którego by nie musieli kupować z Rosji. Więc ta wojna na Ukrainie obnażyła taką hipokryzję tej transformacji energetycznej w Niemczech, bo okazuje się, że tam owszem, dużo odnawialnych źródeł energii, ale plan był taki, żeby z węgla przejść na gaz. A tu się okazuje, że gazu nie ma, że gaz jest z Rosji i że za te euro wydane na gaz zabijani są Ukraińcy. Więc ta wojna urealniła naszą debatę o energetyce. Błędne decyzje mają koszmarne konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Niemiecka transformacja energetyczna przez wiele lat była pokazywana jako taka modelowa, ale niestety przez to, że jest zarażona takim romantycznym myśleniem, które nie jest pragmatyczne, niestety jest dzisiaj w poważnych tarapatach. I to nie jest droga, która jest dla Polaków. To nie jest droga, którą my możemy naśladować. Ona dla nas skończy się katastrofą. Niemcy są zasobnym krajem i ich stać na takie eksperymenty, żeby odchodzić od paliw kopalnych i od atomu. Ale dla nas, dla Polski to jest bardzo duża pułapka. My nie możemy się pozwolić na to, w to wpakować. Warszawa musi funkcjonować cały czas. Miasto bez prądu zamienia się w dżunglę po kilku dniach. I to nie jest w ogóle możliwe, żebyśmy zaakceptowali taki scenariusz, w którym nie mamy prądu. Nawet przez kilka dni. Po prostu ludzie zagłosują, że nie ma globalnego ocieplenia i że chcą mieć prąd. Bo jesteśmy demokracją. I Warszawa może nie mieć słońca i wiatru przez 2 tygodnie. Żadne baterie nie są w stanie utrzymać zasilania takiej aglomeracji. To samo dotyczy Wrocławia, Krakowa, Gdańska. To nie jest dyskusja o tym, czy zbudowanie systemu energetycznego w 100% odnawialnego jest możliwe, czy nie. To nie o tym jest dyskusja. Dyskusja jest o tym, czy my jako ludzie, jako mieszkańcy, czy my będziemy akceptować takie życie. I atom jest jedynym takim potężnym źródłem energii, poza geotermią, które jest zupełnie niezależne od pogody. I my musimy mieć przynajmniej część naszego systemu energetycznego całkowicie niezależne od pogody, bo wtedy to wyzwanie jest o wiele prostsze. Musimy być bardziej pragmatyczni. I atom to jest tylko narzędzie. To jeżeli jutro będą jakieś mega super baterie, to ja nie będę promował atomu. Ale nie będzie ich. Ja to wiem. Bo ja pracuję w tej branży. Nie będzie jutro i pojutrze też nie będzie. I za rok też nie będzie super baterii. I konstruując plan ratowania świata, musimy się opierać na tym, co istnieje, na tym, co działa, na tym, co jest sprawdzone. Francja ma emisję CO2 8 razy niższe niż Niemcy. I mieli to 30 lat temu. Tymczasem my w Polsce budowaliśmy żarnowiec i ludzie, którzy protestowali przeciwko budowie żarnowca, dorobkiem ich życia, tych protestów, jest to, że powstała elektrownia węglowa Opole. To jest ich dorobek. Dlaczego? Dlatego, że nie mieli kontaktu z rzeczywistością. My o tym mówimy cały czas w kontekście ochrony klimatu, ale tak praktycznie, jakbyśmy mówili o tym, dlaczego dzisiaj jesteśmy w takiej węglowej, czarnej dziurze, no to właśnie dlatego, że wtedy nie zbudowaliśmy atomu i nie kontynuowaliśmy tych inwestycji. I to jest straszne.
Jeżeli naprawdę chronimy przyrodę, jeżeli nam naprawdę zależy na ochronie klimatu, to trzeba absolutnie skończyć z takimi politycznymi decyzjami, które przedwcześnie wyłączają atom, bo on jest zastępowany przez paliwa kopalne. Dlaczego nie jest też za bardzo popularny? Dzieciństwo spędziłem w Krynicy Górskiej, w małej miejscowości w Małopolsce i wychowałem się w rodzinie protestanckiej. W części Polski, która jest ultrakatolicka. Mogę powiedzieć, że jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie mnie nie rozumieją. Myślę sobie, że Martin Luther, kiedy robił to, co robił, wcale nie myślał o tym, jakie będą konsekwencje tego. Po prostu robił to, bo to było słuszne, trzeba było to zrobić, trzeba było to powiedzieć. Na początku to był absolutnie szalony pomysł. Polacy jadą do Niemiec. My tam przyjechaliśmy w autobusie, 20 osób nas było, przyjechaliśmy pod elektrownię Philipsburg i na miejscu było 300 przeciwników atomu, którzy śpiewali, pili szampana, cieszyli się, że zamykana jest ta elektrownia, nie? I dla nas to był szok, dla nas to było niesamowicie takie trudne doświadczenie, bo nagle się okazało, że tu nie chodzi o klimat, tu nie chodzi o ochronę klimatu, tu chodzi po prostu o to, żeby nie było czegoś, czego ktoś nie chce, bez patrzenia na konsekwencje. Dla nich nie było scenariusza, w którym ten atom mógłby zostać. Za wszelką cenę byli gotowi go zamknąć i my wiemy, ja wiem, że tą wszelką cenę poniosą inni ludzie, których tam nie było. Więc to, co zrobiliśmy, było słuszne, trzeba było to zrobić. Na początku wyglądało to jak wariactwo. Ludzie się pukali w głowę, mówili, co wy robicie, wy nie macie swoich problemów, przecież Polska tyle węgla spala, to idźcie protestować w Polsce. Ale trzeba to było zrobić, bo ktoś to musiał zrobić. Germany, wake up! Leave nuclear power alone! Focus on coal and gas! Let other countries decarbonize their own way! Niemcy swojego czasu mieli 30% energii z atomu i w latach 70. socjaldemokracja niemiecka budowała atom, dlatego że oni nie chcieli, żeby ich dzieci pracowały w kopalniach. Taka była główna motywacja, żeby stawiać ten atom w Niemczech. I dzisiaj są te elektrownie zamykane przedwcześnie tylko dlatego, że taki jest postulat polityczny. Nie ma absolutnie technologicznych przeciwwskazań, żeby one pracowały dłużej. Są to w dużej mierze naprawdę takie katedry ochrony klimatu. To są gigantyczne inwestycje, które dzisiaj są już spłacone, które działają, produkują najtańszy na rynku niskoemisyjny prąd, są zamortyzowane i zamykanie ich to jest strzał w stopę, klimatyczny strzał w stopę. Nasze dzieci będą nas potem pytać, co robiliśmy wtedy, kiedy jeszcze można było coś zrobić z ochroną klimatu. I to jest jedna z rzeczy, którą należy robić. Ale wszyscy wiedzą o Czarnobyl, Fukushima, energia jądrowa ma bardzo złą opinię. No, samoloty też na początku miały bardzo złą opinię, dlatego że co chwilę jakiś samolot spadał. A mimo to latamy dzisiaj, tak? Czyli rozwiązaniem nie jest eliminowanie jakiegoś ryzyka całkowicie. Rozwiązaniem jest zarządzanie ryzykiem, czyli mówienie, ok, jeżeli to będzie, to nie będzie tego. Jeżeli to jest groźniejsze, to jest mniej groźne, więc wybieram to, co jest dla mnie lepsze. W Czarnobylu według ONZ-u tak naprawdę zginęło kilkadziesiąt osób. Wiele różnych organizacji mówi na przykład, że nawet i milion, co jest nieprawdą, bo nauka dzisiaj to już poznała fakty na ten temat. Ale jednocześnie my pompujemy do atmosfery miliardy ton CO2, który będzie zabijał już dzisiaj, będzie zabijał później, w przyszłości dziesiątki tysięcy ludzi. I to jest katastrofa na naszych oczach, która się dzieje, ale my jej nie zauważamy, bo ona nie jest taka łatwo mierzalna. No dobrze, ale klimatolodzy, jak Michael Mann, mówią, że energia jądrowa jest zbyt drogą i że po prostu nie mamy czas na to, bo trwa 10-12 lat, żeby budować reaktor. Nawet we Finlandii mieli dużo opóźnienie tak. I był dużo bardziej kosztowny niż oryginalny plan, więc ja boję się, że będzie wszystkie nasze siły będzie marnowane po prostu. To jest prawda, że atom prawdopodobnie nam nie pomoże do 2030 roku, ale po 2030 roku świat się nie kończy. My musimy dalej dekarbonizować i wtedy, żeby wtedy można było to robić, to my musimy dzisiaj zaczynać.
Nie możemy rozmawiać o problemach bez rozmawiania o rozwiązaniach. Jeżeli będziemy myśleli o ubogich, nie będziemy myśleli o przyrodzie, to skończy się tak samo jak zawsze, że dla bogatych energia będzie zawsze dostępna, bo oni są bogaci, a dla biednych, no jak nie będzie wiatru, nie będzie słońca, no to wtedy oni będą oszczędzać. I to jest bardzo nie fair, to jest, nie jest sprawiedliwa transformacja. I bez atomu, zapomnijmy w ogóle, nie będzie żadnej sprawiedliwej transformacji bez atomu, bo ona nie będzie sprawiedliwa ani dla przyrody, ani dla biednych ludzi. Musimy mieć po prostu całe spektrum rozwiązań, żeby to miało wszystko sens, żeby w ogóle nam się udało. Rozmowa o atomie to nie jest strata czasu, to jest myślenie na przyszłość, to jest myślenie długoterminowe, to jest myślenie o przyszłych pokoleniach, o naszych wnukach, prawnukach, które miejmy nadzieję odziedziczą niskoemisyjną elektrownię, która będzie dostarczać prąd bez emisji CO2 przez 60-80 lat. I to jest ambitny plan, ale sprawa warta tego, żeby o tym rozmawiać, bo wiemy, że to działa. Wiemy, że to może działać. Najsilniejszy argument przeciwko atomowi jest taki, że to jest skomplikowane i to jest trudne. I to wymaga dobrze zarządzanego państwa, żeby to zbudować. Już jak uruchomimy i będzie działało, to jestem spokojny, że to będzie bezpieczne, ale samo zrealizowanie i budowa wymaga naprawdę koordynacji na wielu szczeblach i państwa, i społeczeństwa. I chyba najmocniejszym argumentem przeciwko jest to, że nie mamy takiej koordynacji. Ale guess what? Ochrona klimatu też wymaga bardzo dużej koordynacji i bardzo dużej siły decydentów. Rzędy wielkości większej, więc jeżeli nie będziemy w stanie zbudować atomu, to też zapomnijmy o tym, że my sobie poradzimy ze zmianami klimatu. Adam, rozmawialiśmy o wiele rzeczy. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie wideo. Mam nadzieję, że będziecie subscribe. Adam, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o twoje działania? Na Twitterze, @ Adam Blazowski. Na stronie FOTA for Climate. Na naszym Facebooku też możecie znaleźć organizację RePlanet. To jest nasza organizacja europejska. I tam będziemy pisali nie tylko o energetyce, ale o rolnictwie, o bioróżnorodności, o wszystkich tych rzeczach, które dają nadzieję i dają pomysł na to, w jaki sposób uwolnić przyrodę i wyciągnąć ludzi z biedy.